2 października w Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie odbyło się spotkanie z jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek, Katarzyną Skrzynecką. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu Partnerstwo dla Książki. Uczestnicy mieli okazję poznać artystkę osobiście i wysłuchać jej opowieści o życiu zawodowym oraz prywatnym. Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie od kilkunastu już można powiedzieć lat realizuje projekty z promocji czytelnictwa, w ramach których zaprasza znane postacie z telewizji czy też autorów książek, przybliżając tym, stwarzając takie ludziom możliwości do spotkania się z nimi twarzą w twarz. I w tym roku właśnie z projektu Partnerstwo dla Książki pod tytułem Z Biblioteką w wolnym czasie mieliśmy przyjemność gościć w naszych progach Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie panią Katarzynę Skrzynecką. Katarzyna Skrzynecka, laureatka wielu prestiżowych nagród, to wszechstronna artystka, która zasłynęła jako aktorka, wokalistka oraz prezenterka telewizyjna. Była pod wrażeniem atmosfery spotkania w Piekoszowie. Przemiłe spotkanie, jestem bardzo wdzięczna za to zaproszenie. To są zawsze bardzo przyjemne wieczory, spotkanie z Państwem tak oko w oko, w miłej atmosferze, w kameralnym miejscu, gdzie wszyscy się widzimy, gdzie Państwo mogą zadać pytania o tym, co Państwa interesuje w naszej scenicznej i telewizyjnej pracy. Zawsze to są bardzo fajne rozmowy, a że ja też jestem osobą, która z dużym uśmiechem do wszystkiego podchodzi, więc zawsze z przyjemnością opowiadam Państwu różne anegdoty, które czasami nam się w pracy zdarzają. Państwo się dzisiaj tutaj pośmiali wszyscy, więc się ogromnie cieszę. Wszyscy chyba wyszli w dobrych humorach i ja się czuję przemiło ugoszczona. Dziękuję. W Piekoszowie dobra publiczność. Cudna. Z radością zawsze wrócę i pośpiewam. Pod wrażeniem spotkania była także burmistrz miasta i gminy Piekoszów, Teresa Jakubowska. Rzeczywiście, miasto i gmina Piekoszów ma taki potencjał z uwagi na to, że mamy warunki ku temu, żeby do nas przyjeżdżali osoby, tak jak pani redaktor powiedziała, tylko ze szklanego ekranu. Rzeczywiście pośredni kontakt ma ogromne, że tak powiem, znaczenie, ogromną rolę, bo możemy bezpośrednio porozmawiać, można bezpośrednio dowiedzieć się o danym człowieku, o ich emocjach, o pracy, w ogóle przeżywać sytuacje, które mają, dowiedzieć się, jak wygląda w ogóle praca aktora, jak to wygląda w rzeczywistości, ile to się spełnia ról. Dlatego zresztą widać było po mieszkańcach tutaj, że mieszkańcy też byli bardzo zadowoleni i myślę, że takie inicjatywy będziemy kultywować, bo coś trzeba i dla ciała, i dla duszy. Dyrektor Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie Anna Wilk już dziś zapowiada kontynuację ciekawych wydarzeń kulturalnych. Więc tak naprawdę będziemy starać się w przyszłości pisać również dużo takich projektów, aby umożliwić mieszkańcom miasta i gminy Piekoszów spotkania z takimi właśnie ciekawymi postaciami. Natomiast zapowiedzią do końca tego roku, bo ten projekt oczywiście się nie skończył, zapraszam Państwa bardzo serdecznie na spektakl teatralny 25 października pod tytułem Oddam żonę w dobre ręce. Natomiast 26 listopada będziemy gościć Michała Koterskiego. Serdecznie zapraszamy. Spotkanie z Katarzyną Skrzynecką odbyło się w ramach projektu Partnerstwo dla Książki, na realizację którego pozyskano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego. And your private dancer, a dancer for money.